po prostu. Nie wrócił. Tym razem, nie tym razem, ja będę walczył z tym Twitchem ile się da. Nie poddam się tym razem tak łatwo. Od Beneta mogę ukraść artefakty, on ma noblesa. Myślę, że mogę. Widzisz, Leda? Wróciło. I to już drugi raz dzisiaj. Dwa razy pokonałem Twitcha, który chciał powiedzieć, nie lubię cię, pora ci znowu zniszczyć całą transmisję. Po co się buduje Dajona pod HP? Żebym ja tak jeszcze wiedział. Nie się o to nie pytam. Właśnie się wsadziłem beczką szlama, kiedy chciałem ją po prostu przy życiu Edori wysadzić tak bezpiecznie. Jeśli to się powtórzy jeszcze dwa razy, jakieś takie znamienie, to niestety zrobię tą karę, którą no wiesz co. Tak, nie tak. Mówi, nie. Nie, nie mów o co chodzi. Ale jeśli coś naprawdę stanie, to... Masz trzy znamienia na cały stream. Jeśli ci wszystkie trzy pójdą, masz to zrobić. Tak, tak. Już niech ci będzie, nie będę się o to kłócił nawet. Wczoraj cię odpuściłam. Ale nie. Przy czym, żeby nie było dla tych wszystkich, którzy tutaj są, to... O! Srebrny kaszel, porządny. Nie pamiętam jaki jest, ale pamiętam, że jeden niebieski kalafior, którego kiedyś śledziłem, dopóki się, no nie zgnił trochę, to miał jakieś tam jedną markę syropu na kaszel, która w sumie mogłaby go sponsorować. Patrząc na to, ile jego widzowie potrzebowali. Moja Joimiya sobie radzi z Geowishapem. A, to nieźle. Ja nic z tego nie lubię po prostu i ostatnio mam pecha z tym, że nie mam jak sobie dobrze z tym radzić. Okej. Okay. Ale teraz tak, wracając jeszcze do tematu. O czym to mówiłem przed chwilą? A, to właśnie, dzisiejsze znamienie to muszą być jakieś takie poważniejsze niż po prostu a nie udało ci pokonać kostki za jednym zamachem. Tak jak tutaj, wsadzenie się beczką, którą się usunąć z bezpiecznego dystansu przy użyciu skilla. Bo to, co ci dzisiaj rzekuję, to niestety jest coś, czego będę żałował do końca swoich dni. Jestra potwierdzi. Halo, siostra, mnie potwierdzasz? Siostra, halo? Żeby siostra wywaliła? O, nieźle. A propos abysów, będę musiał też sobie siąść do nich, bo jeszcze tych, powiedzmy, zmiennych nie ruszę w tym miesiącu. O, słyszę! O mój Boże, dobra, internet nam chciał umrzeć! Internet nam chciał umrzeć! Tobie chciał umrzeć, ja mam przecież podłączony internet zapasowy zawsze. Lecę na dwóch sieciach, żeby nigdy po prostu mi nie zerwało sieci. Ale tak, siostra potwierdzi, że to, co się szykuje dzisiaj, to będzie po prostu dla mnie... Po prostu będę żałował tylko do końca swoich dni. Potwierdź. Potwierdzam. Zrobi coś sprzecznego z jego naturą. I nie chodzi tutaj o włączenie kamerki. Kamerka tylko po północy i tylko na streamach płatnych. Czyli nikt, bo nikt nie jest w streamie po północy i nikt nie ma płatki. Spojrzę się z tobą na pół! A nie, to... Elga, nie aż tak ostro! To... Słuchaj, on się napije, jak dasz mu 5000 wiszy. Pozdrawiam cieplutko. Fajnie, że bez mojego udziału o tym decydujesz. Ale ona tyle mi ci nie da. Jak się udawało? Uuu, 4 osoby. New iPlay. Miło widzieć, że są 4 osoby, chociaż pewnie większość już jest zanudzona tym, jak po prostu biegam Wondererem po tych, po krzaczkach i je tłukę. HP. Ale no niestety, no, jak chce się robić ascendy masowe wszystkim postaciom, które istnieją, no to innego wyjścia nie ma. Oczywiście bym tego nie robił, no ale muszę. Muszę. Robię to dla was. Niszczę mój cenny zapas księmyżyców, który długimi miesiącami gromadziłem. Oj, mogę chledzę napisać, chociaż nie, chledzę nie napiszę. O. Co? Obraziłaś się na nią? Jakąś kłótnię miałyście? Bez mojego udziału? Żebym sobie posłuchał się pośmiał? Tak, na kuchni się pokłóciliśmy podczas Sylwestra. A no tak, zapomniałem, że wy na kuchni pracowałyście. Dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to tak, polecam coś, co
To się pojawi dzisiaj albo... albo jutro? Znaczy, przepraszam. Albo pojawiło się dzisiaj, albo pojawi się jutro. Tak, tak lepiej. Gdzie opowiadaliśmy przy smażeniu burgerów historię sylwestrową. Tak, ale to na YouTubach, nie tutaj. Ale ja się nie kręciłam niepotrzebnie, jeny, no, le. Ja nadal uważam, że nasz drugi gość sylwestrowy za dużo dzwonił. To jest moja konkluzja. On nawet nie robił swojej roboty. No wiem, on po prostu dzwonił. Dobra. Ale okej. Udało się ogarnąć. Wow, Diana nawet nie ma takiego niskiego damage'a, jak myślałam z łuku. Ale dobra, zrobiło się, więc teraz pora na kilka rzeczy. Pierwsze, Dori spróbujemy ile się da. Czyli będę miał za nią jednego Wisha, a potem Beidou. A właśnie, ja też mam jakieś postacie na 20. Kogo ja mam? Wow. A nie, ja mam wyascendowanych. Nie, nie będę używał niebieskich kartek do głównej części ulepszania, bo to szybko się zużyją. Muszę Tomy wylewelować Faruzan i Lailę. Przy czym Laili nie chcę za bardzo używać, bo to jest dosłownie ta Diana 2.0. Tyle, że wiecie. Właśnie... A czekaj, mnie ominęła Laila chyba. Tak, niestety. Nie złapałeś? O. Nie, nie, właśnie nie złapałem. To jest wyjątkowa to sytuacja, kiedy... To nie masz Yunqin, Laili i... Diony. Tak, nie mam... Którzy tworzą tarczę, choć Yunqin bardziej boostuje damage po prostu. Wiem, ale Yunqin i Tom. I Diony to straciłem przez pana Mihoja, jak to powtarzam za każdym razem. I to naprawdę smutne, ale tak. Może kiedyś będę chciał wam się podzielić i opowiedzieć całą moją historię bitwy z Genshinem, ale to nie teraz. Bo teraz jestem zbyt małym streamerem Jupiterem, żeby ktokolwiek mi uwierzył w moją historię. Nie, ja ci wierzę. Nie sama doświadczyłaś czegoś chyba podobnego jeden raz. Tak. To jest tak, czy na Beidou to wystarczy jeszcze, żeby szybko zarzucić jej szybkiego ascenda, czy nie? Materiału mam, okay, ale pewnie kartek mi zabraknie. Okej, okay, już wiemy, że Kaczyn to byłeś ty. Po prostu chciałam sprawdzić, co masz na Raidence. Gratulacje dla ciebie. Ja nadal będę tutaj bił się z moim biednym budżetem free to playa. Bardzo ładnie, moim zdaniem. Ładnie Energy Reacher czy wbity, mimo że tego Kacza nie masz. W sensie Energy Reacher, Kacz nie daje Energy Recharge'a, Jezu. Mimo, że masz Primordiala. Okej. Quinch Spira. Okej, jesteś na Discorda. Świetnie, chociaż po co mi taka informacja? Zresztą, jak będzie potrzebna, to się zawoła. I tak wiadomo, że się spóźni jak zwykle, tak? Teraz poszło, to można ją szkalować. Ona jeszcze nie poszła. Wiem właśnie, dlatego to już takie rzeczy mówię. Naprawdę, siostra, czasami powinnaś wyłapywać częściej, kiedy ja mówię coś celowo, kiedy wymyślę. Ale dobra. Ha, 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 bardzo śmieszne. No ty się obijałaś na kuchni, nie ja! Właśnie. Gdyby udało się tą czwórkę złapać na stałe i streama z tego zrobić jedzą, to byłoby po prostu piękne. Gorzej tylko, że nie mamy sprzętu. Gorzej tylko, że nie mamy sprzętu, więc to by musiało być jak już się trochę rozwinę, jakbym miał jakąś zbiórkę na sprzęt, oho, który byłby no taka panienka z ciebie. A kto harował dzisiaj? Kto robił burgery z gwiezdnym kluczem dzisiaj? Ja. Nawet cebulówkę dyniową gotowałam. Ja. Na ryzykownej kuchence. Którą teraz uwielbiasz, przyznaj. Tak, to jest mój ulubiony rodzaj kuchni. Nie, ale tak. Przyznaj, że ta ekipa, gdybyśmy byli w stanie ją obsłużyć i pokazać tak tutaj, to pewnie by się przyjęła i to bardzo. Szkoda tylko, że tak, Helga to jest antynagraniowo-sztrymowym, żeby występować, chociaż w zamieszku czasu chyba raczej się zdarzyło. A osobnik numer 2 jest osobnikiem anonimowym, który zaginął w akcji i nikt nawet nie wie, jak się nazywał, więc no niestety. Tym bardziej go nie złapiemy tutaj. Mogę tylko powiedzieć, że to jest finalna ewolucja kogoś, kto kiedyś był ważną częścią Mrocznych Duszów 2 za starego Gwiezdnego Klucza. Może jakiś taki weteran, albo jak ja to mówię, emeryt, no, się znajdzie, który pamięta takie stare rzeczy.
A zabiję te chili czurle? I mi to wytłumaczę. Bo ci się nudzi w życiu. Nie wiem, czy traktować to jako zlamienie, czy nie, ale na pewno mogę traktować jako zaćmę umysłową. A więc tak, argument... Parsek. A więc tak, pierwszy argument, parsek. Działa świetnie, nawet na większych odległościach, musi mieć tylko wpółprzyzwoity internet, co da się załatwić u ciebie, z tego co ostatnio sprawdzałem. Wystarczy, żeby był z ziemniaka, a nie z drewna. Tak. Więc twój internet powinien do tego wystarczyć. I to nie żartuję, serio. Jeżeli ktoś nie rozumie, czemu z ziemniaka, a nie z drewna, ziemniaki przewodzą prąd. I jest w stanie się jakoś wytworzyć prąd z ziemniaka. Ja. A teraz druga rzecz... nie na tego Bishopa. A, na Bishopa? Przecież ja nie mam żywicy. Chciałeś. Dobra. Kolejny księżyc i już cię wpuszczam. Tylko sama będziesz musiała go tłuc, bo ja jestem na razie, no. Tak, więc... Dobra, siostro. Ale to wracając, właśnie tak. Aha, dobra. No cóż, a właśnie, a propos tego wszystkiego. Zapomniałem się pochwalić. Mój, Nuka? Okej. Nuke, czyli po prostu jeden wielki strzał, który ma ubić wszystko wokół. Aha. Ale tak, właśnie, więc to jest dobre. Parsek z tym może wystarczyć do tego, żeby móc jakoś tam mniej więcej to ogarniać. Wiem, że może to działać na przykładzie może nie najlepszym, ale jednocześnie dosyć solidnym. Znam ludzi, spada w Ameryce, którzy potrafią przez cały kraj się łączyć po prostu na pośrednictwem tego parseka i nie mieć wielkich problemów. I ktoś powie, ale to Ameryka, nie Cebulandia. Ale no. Zawsze jakiś przykład. Nie wiem, jakim cudem to nie krytuję, jak masz 60 ponad crit rate'a. Dobra. Ja już tam ci idę do Geo Bishopa. Tylko z czego ja totalnie nie umiem z nim walczyć. No ale teraz wracając jeszcze do innych tematów, co to było. Co do gier? Helga, proszę cię. Moja biblioteka ponad 700 gier na pewno coś znajdzie, co byśmy mogli razem ograć w ten sposób. To jest dobrze, ważne. Że dokarmiasz chomika. To jest ważne. Tak, chomiki trzeba karmić to regularnie. I pilnować, żeby wyciągały rzeczy z polików, a nie tylko wkładały coraz więcej. Żeby się chomiki nie zatkały. Tak. Mam doświadczenie. A co? Twój się zatkał? Nie, mam doświadczenie z modelem Stefan. I z modelem Kazimiera. Tam. Nie, ale ktoś się kiedyś zatkał, że tak mówisz, żeby trzeba uważać, żeby się nie zatkał. Nie, ale... No może się zatkać Bebzon. Dobra. Nie ma co tutaj gadać o chomikach. Nie ma co teraz gadać tylko o chomikach. Ważne tylko, że tak. Da radę. Naprawdę da radę znaleźć takie rzeczy. W ostateczności zawsze jest jeszcze... kurczę, które gdzieś tam woziło, bo ja już nawet nie pamiętam. Tutaj od góry możesz przylecieć. Tam gdzie stoi, biegnę. Za nisko jesteś. Ja zawsze tak, idę od góry, dlatego. Słuchaj, energia mi się kończyła. Musiałem zrobić po prostu tego, jumping attacka. Po to, żeby wpaść do wody i mi trochę energii nie utonąć. Mam wziąć wentylatora? Nie, ja tam zaraz dojdę, spokojnie, tylko kwestia tego, że dawno to mnie zaglądałem. A jak ostatnio tam byłem z Wandererem, to po prostu mówię, no... Jeszcze nie był dobrze... Przepraszam, nie dobrze. Nie był jeszcze zrobiony jakkolwiek znośnie. Bo dla wszystkich, którzy to obserwują, to, co prezentują niektóre z moich postaci, te, o których mówię, że jakkolwiek ich używam, to są znośne postacie. Naprawdę są okej, ale nie są jakieś wybitne. Widzę twoje strzały, spokojnie. Ja już pamiętam, którym gdzieś tam woziło, tylko po prostu ostatnio zlamiłem. Helikopterem bojowym. Jak ty na niego mówisz? Właśnie, to czemu nie dałeś swojemu na imię helikopter bojowy? Bo nie. Na pewno będzie kiedyś kryt. Tak samo kiedyś Kokomi skrytuje. Kokomi, która ma 3% crit rate'a. A co, masz taką? Nie wiem, jak ktoś to osiągnął. Nie, ale ktoś kiedyś to osiągnął. Pokazał statystyki. Wiem kto. Że to wiem, tylko się pytam po prostu, czy ty taką masz? Niestety nie posiadam Kokomi, a chciałam. Wishowałam.
A cóż. I w tym momencie chyba tam, jak tobie uciekło Kukomi, to mi chyba Ziongli znowu uciekł. Dobrze kojarzę, że oni ostatnio byli w podobnym czasie? Mi też przecież uciekł Ziongli wtedy. A ty po Kukomi czy po Ziongliego ostatecznie życzeniowałaś? Najpierw był Ziongli Banner, Ziongli Tainari, potem błagany o Kukomi. Ale faktycznie. Ale faktycznie, tak, tak, tak. Bo mówiono, że Coco Fish i Coco Goat razem. Tak. A okej, okay. Dobra, już ginę. Dziękuję. A mi tarcza odpłynęła. Nie, ale u mnie to jest normalne, bo ja po prostu nie mam shielderów, jak już mówiłem. Nie, nie miałeś używać. Nie, jeszcze się, postaci może mam, ale nie mam jeszcze przygotowanych, ani nic. Jak mówię, ja grałem strasznie. Jak tego pana twojego, to mów, bo mam ulta dajony. Już. Dobra. Jak mówiłem, jestem tutaj wielkim... Mama! Jak mówiłem, ja jestem wielkim każulem, jeśli chodzi o granie w Genshina. Dobra, GG, właśnie ginę znowu. A, zapomniałem, że można wskoczyć na ścianę, no tak. What? No, jak wskoczysz na ścianę, to się ten atak nie trafia. Może. Wiem, ale... Zapomniałeś o tym? Tak. To nie jest Sekiro, żebym pamiętał krok po kroku, jak zmusić bossa do popełnienia samobójstwa. Żeby nie było, to są tylko żarty, chodzi tylko o gierkę. Proszę nie ściągać mi tu streama za gadanie o niebezpiecznych tematach. Gadamy tylko o komputerowych gierkach. Co? Nie, od razu mówię, że to tylko chodzi o postać z gry i to chodzi dosłownie o to, że po prostu wiem, jak zmusić bossa do tego, żeby pokonał się sam. Zabrało to trochę brutalnie, więc wolę ostrzegać już z góry, żeby nie było, że o, dostajesz strajka za zachęcanie do po prostu samookaleczenia czy coś. Zajmie to milion lat, ale kiedyś go ubijemy. No wiem, bo tak wygląda to, jak się jest free-to-playem, który zapomina o tym, że postacie trzeba aktualizować raz na jakiś czas. Ale ja nie aktualizuję postaci w jednym kluczu. Przecież. Nie aktualizujesz? Czyli nie dajesz im nowych przedmiotów? Nie dajesz im ascendów? Nie, ascendy się zdarzają, ale mało które postacie są u mnie zbudowane. Wow. Au. Nie wiedziałeś o tym? Nie wiem, wiesz, mi chodzi nawet o przyzwoicie zbudowane. Pamiętaj, że u mnie te, które ja nazywam jakkolwiek dobrze zrobimy mi, to są często postacie jeszcze na czwórkach. Padło mnie mało kto. Wow. Nie, ale tak to jest, jak się ma, powiedzmy, czas, chęci, znajomość gry i fundusze. Ja nie mam funduszy, szachmat. Ja nie mam czasu i nie mam funduszy. A właśnie, moim zdaniem druga lama za to, że zapomniałeś o tym, że można na ścianę włazić. Tak, to się akurat zalicza. Z tym się zgodzę. Ostatnia wiedzny kluczu. Przy czym, co jest najlepsze, że zapomniałem o tym, a kiedyś to był mój jedyny sposób na pokonywanie tego gościa. Tak samo mój. Dobra, krytykuj, krytykuj, krytuj, krytuj Diana, krytuj! Ściana, no dobra, way. Biegnij do ściany, biegnij do ściany! Zdążyłem albo byłem daleko od niego. Albo jedno i drugie. Dobra, mam chwilę. Ale mógłbyś tak nie uciekać, bo jak uciekasz od niego, to on się zakopuje pod ziemię. Jak się zakopuje pod ziemię, to ciężej wioj mi w niego celować. A jak ciężej wioj mi przez swoje nie uciekaj, im właśnie mi padła ryba. Rybyl. O, tak. Kote dio, na też padła. Okej. Okay. Nie, ale tak. Dla tych, którzy tu siedzą jeszcze ewentualnie, to właśnie tak wydaje się, że nasze rozgrywki wyglądają. Naprawdę, my się nie stresujemy, my nie fleksujemy się naszymi umiejętnościami. To nie ten kanał, nie to miejsce. Geo Elemental Reaction? Dostałam achievementa. A właśnie, a propos achievementów, potrzebuję twojej pomocy. Wreszcie. Bierz dwie postacie. Żywioły, które można zaswerlować. Jakieś, którymi łatwo ci nałożyć ten żywioł na coś. Łatwo nałożyć żywioł? I musi być swerlowalny. Potrzebuję twojej pomocy w zdobyciu jednego achievementa nie, za anemokostkę. Nie, to będzie robić reakcję. Polipka. Nie, nie, spokojnie. Nie przejmuj się reakcją. Czyli ty masz hydro i pyro. To ja muszę wziąć jakie? Kryło i... Hydro? Albo elektro. Ja hydro wzięłam.
ja nie myślę, czyli... Mona. Znaczy Mona Lisa, Jezu. To weź Lisę. Okej. I teraz tak, idziemy na pyrokostkę. Pyro? Znaczy nie pyro, to anemo. Co ja mam z tym mózgiem? Już się chciałam teleportować. Nie, po prostu mózgu posiłki. Niezły rekord. Ja mam nie z krytyka, a moim rekordem... To jest 182... Tak. Zatkało. To niestety są liczby, które są uważane za dobre dopiero. W tym świecie. Twoje powiedzmy 8000 stabilne to jest nic w porównaniu z tym, co ludzie chcą wyciągać. O nie. No i właśnie, jak przy tym jeszcze jesteśmy, pośle jednego Wisha na standardzie jeszcze przed tym wszystkim. Może na polepszenie morali, albo pogorszenie. Mówię ci, będzie cici. Sharpshooter off. Dobra. Więc teraz tak, nasz cel nie jest wygrać z tym. Ja nie wywołuję cici. Poczekaj, nie, zmieniam artefakty. Ale to nie są potrzebne, nie musimy nawet tego pokonać. A, dobra. Musimy tylko to zmusić do tego, żeby wywołało tornada. Okej. I tak, to twój cel... Lisa, Gomba czy Mono? Tak. Słuchaj, twoim celem jest na każde na jedno tornado nałożyć hydro, na drugie pyro. Ja w tym czasie muszę na jedno nałożyć kryło, na drugie elektro. Jeśli nałożymy na te cztery tornada żywioły, to z tym achievementa. Będzie łatwiej. Nie, tylko ci mówię, że to jest najłatwiejszy, że to za to jest achievement jakiś, którego ja nie mam. Chyba się robią tornada. Nie z tego. Właśnie... Okej, szybam, że Lisa nie ma swojego Eye of Perception, ale na szczęście ma. Ja mam Fałonią tylko Dexa na niej, bo tak. Uwaga, nie mam nic. Czyżby zaraz to miał robić? I żeby nie było. Tak, i żeby nie było, ja wiem o tym, a czy w momencie, bo go kiedyś miałem. Ale pan Mihojo mi go zabrał. Ej! Tornado! No! Nie mogę aktywować żywiołu! Dobra! Dobra, Pyro! Nie zdążyliśmy. Nie zdążyłem. Ty nie zdążyłeś, ja zdążyłam. Dwa hydro, dwa pyro. Nie, Milisa w ogóle nie chciała nałożyć efektu. Może lepiej byłoby Fischl wziąć w tym wszystkim. Dobra, to nie. Idź, a ja przetrzymam chwilę. Ale ono nie zrobi drugi raz. Tornada. Zrobi. Mi zawsze robi kilka razy. U mnie zawsze raz tylko robił tornado. Jeśli masz... jeśli mówisz prawdę, siostra, to mi zaskoczyło się to tak... W sensie możemy na wszelki wypadek zresetować. Dla mnie ja nie problem. Ja bym za tym po prostu, bo ja chciałbym tylko i wyłącznie, no... zdobyć tego achievementa. Ja też tego achievementa nie mam, więc no. I Fischl, the princess in pro... A, i przy okazji, mam nadzieję, że mi stream nie pierdzi, bo jeśli pierdzi, to wybaczcie, ale... nie mam pomysłu, co z tym zrobić. Wiesz, też mam 56. Nie dołuj mnie. A ja mam 55. Albo też 6? Na pewno. Zobaczę, jaki jest najniższy AR w moich znajomych. 21. Wow. Okej. To jest ktoś, kto lepiej zaczyna grać, czy po prostu ma niski? Jedna to jest, która po prostu ma niski, bo rzadko gra, a druga to jest Alter Konto. Okej. Dobra. Żeby nie było na alter konto, jak ktoś coś niech robi. Ja nie mam, ja nie potrzebuję, nie mam na to czasu. Jesteś? Czy cię nie ma? To szybciej, bo chcę tylko achievementa zrobić, a potem wrócić do tego, do Beidou i innych postaci, które czekają na ascendy. Bo to był główny cel, ascendowanie postaci, zbieranie wishy, a nie jakieś dziwne takie rzeczy. Ale dobra, z drugiej strony takie dziwne rzeczy też mogą dać primogemy. Ile mam primogemów? Mało. No ja mam zdecydowanie za mało. Dobra, zobaczmy ile zrobię z Q. Nie mam energy recharge'a. 1054. Mało. W ogóle jak tak myślę... A nie, dobra. Losaria nie jest moim jedyną postacią pod krymo. Mam jeszcze Changyuna. Takich, które mogą dobrze nakładać.
Ale nadal wydaje mi się, że użycie Rosary jest lepsze. Tylko bić. Brawo. Idę po Barbie. A czemu nie wyleczysz się jedzeniem i nie wrócisz tutaj szybko? Zaraz tornada robi! Zresztą tornada robi właśnie. Nie zdążymy. A ja nie mam jedzenia! Tym razem moja lama. Nie tylko twoja, bo nie umiem celować. Nie trafiłem z Fischl. Dobra, to nie moja. Dobra, ja może lepiej to sobie odpuszczę. No 3 razy sztuka, teraz nam się uda. A jak nie? Tak. Ja w ogóle myślę się nad jednym rzeczą. Wierzę. Ja mam lagi umysł. Dla mnie bardzo satysfakcjonujący team to jest Nahida, Venti, Catching lub Fischl, kto jak woli. I... My czasem? Zdobyć achievementa za to, że będą 4 różne żywioły na tornadach. Anemokostki. Nie mamy go. Próbujemy się z tym męczyć. Ani. My jesteśmy łowcami achievementów, niestety. Kazał mi dzisiaj na odcinku spalić... Nie spalić żarcia tylko po to, żeby dostał achievementa. A ja chciałam je spalić. Wiem, że dla niektórych może być takie głupie, że czemu tak marnujemy swój czas czy coś. Przykro mi, ja mówię. Moje streamy, czy moje nagrania, moje odcinki, moje wszystko, co jest publicznie dostępne, jest bardzo specyficzne. Wow, z Vaporize zabije 4000. Wiem, że nie do każdego to trafia, ale... Dla mnie te wszystkie streamy czy coś to nie jest miejsce, w którym mam udawać kogoś, kim nie jestem i zachować się wbrew sobie tylko po to, żeby popularność zbierać. Ja to robię dla siebie, ewentualnie może nawiązać kontakt z jakimiś ludźmi, którzy mogą ciekawe dyskusje prowadzić czy coś. Hilczurle, ubijecie z moją ultrapotężną Xianglin. Ach, nie wiem, chodź, pomóż. Co? Tylko problem, że moja Rybl to już trochę bije. Bo ona jest nadal pod physical DPS-a zrobiona. Mówiłeś, dawno, że ją dawno przybudowałeś. Że chcę to zrobić, nie, że to zrobiłem. Kiedy... Ty naprawdę nie słyszysz różnicy w tym, kiedy mówię, że coś zrobię, a kiedy mówię, że coś zrobiłem. Wydawało mi się, że mówiłeś, że już to zrobiłeś. 5-2-5, no... Ja nie pamiętam, ile mam. Wiem, mniej. Że niektórych nie mam, bo gra mi ich po prostu nie chcę dać. Przykładowo nie mogę dokończyć achievementa. W ogóle sekwencja achievementów za podsłuchiwanie szleznai. Ja zaraz zobaczę, ile ja mam. Ja nie powiem dużo, nie powiem mało. Miałbym tego na pewno dużo więcej, gdyby nie właśnie fakt, że no... Jak to zawsze chcę powiedzieć, Genshin nie będzie cofał. Mony. Przykładowo, co by było idealnym przykładem? Enkanomię chyba już dwa razy skończyłem, trzeci raz ją robię. Na tym koncie. Kiedy tornada, nudzi mi się. O nie. Na wszystkie się nałoży. Hydro. Nie. Dobra, Pyro. No, jest, szybko. Nie zdążyło? Przepraszam bardzo, to dotknęło. Czemu nic się nie nałożyło? Widzisz, nie moja wina, ty znowu zlamiłeś. Proszę bardzo, twoja kara. Your punishment. Your punishment. Ja się z tym poddaję. Najpierw pokażę, ile mam achievementów, a potem niech ci będzie. 566. Dużo mi naprawdę pocofały. Nie, wracaj! Teraz jest kara! Tylko 566, bo dużo mi pocofało, ale... Ale ja je wszystkie nadgonię. Bo ja mam determinację, tylko nie mam czasu, jak już mówiłem. Na przykład tutaj... Po prostu tych kartek. Napisałam do Chlegi, żeby przyszła. Zwoi i tym podobnych jakichś książek. No to są rzeczy po prostu, które... których jeszcze nie podniosłem, bo nie podniosłem, ale tak. A teraz jeśli chodzi o karę... No cóż... musicie dać mi chwilę. Więc tak. Jako, że gra znika niestety, to macie piękną muzyczkę. Żeby nie było wam smutno.
To tylko na chwilkę, spokojnie, zaraz wrócimy do gry. Nie wierzę, że to naprawdę się stało. Chciałem tego uniknąć, jak tylko mogę. Obiecałeś. Umowa. Tak. Była, ale była niestety między mną i siostrą umowa. Można powiedzieć coś na kształt pseudo-zakładu. Nie będę się tu w szczegóły wnikał. Wniknij w szczegóły. Nie. Niech nie. Wiedzą. Nie, nie będę wnikał aż tak w szczegóły. Ale powiedzmy, że tak. Po tym, co się tutaj stało, jestem zobligowany zrobić coś, czego bym nigdy nie zrobił. Z własnej woli. Powiedziałeś, że nie popełnisz tych lam. Tak powiedziałeś. To twoje słowa przytaczam. Nie swoje. Rozumiem. Niestety. Zlamiłem, więc... Więc muszę. Wiem, że dla niektórych może to wydawać bardzo dziwne, to co się tu zaraz stanie. Poza tym torturowałam go tym od dawna, a on torturował mnie, bo mówił, że w sumie to fajne. Nawet nie wiem, o co chodzi, ale okej. Okay. Kiedyś powiedziałeś, że w sumie fajne są te rzeczy. No bo to nie jest złe ani nic tego typu, tylko chodzi o to, że nie... W skrócie, Gwiezdny Klucz dostaje karę, bo zlamił więcej niż 3 razy moim zdaniem, ale dajmy na to, że zlamił te 3 razy. Nie jest taka prawdziwa kara, żeby nie było. Dla niego to jest kara. Dla mnie to... To w sumie... To ja powinnam to mieć, a nie on. Dobra, to niech będzie w ten sposób. To. Będzie w ten sposób, jeśli chcesz mnie jeszcze bardziej ukarać. To. Co? O co ci chodzi? No to niech będzie że ty powinnaś to mieć. Nie, ty to kupujesz. Dla siebie. Trzeba zespoilować. O nie, wykraczyło. Dopiero Gemsin się włanycza. Pokazałem nawet chwilowo, że się dopiero włanycza. Ale tak. Fun fact, kupiłam sobie Funko Popa. Kolejnego. Wiem, że nikogo to nie interesuje. Nie obchodzi mnie to. Okej. W sensie nie sprawdzałam szczegółów, sprawdziłam ogólne statystyki Ahiru. Ja się pochwalę moim wynikiem. To nie jest dobry wynik, ja wiem. I niech mi nikt nie mówi, że to jest słaby wynik. Moja Nahida zrobiła ze spreada 20 tysięcy w Abysie. I jestem z tego dumna. Nikt mi tego nie odbierze. O, nie odebrałem tego wszystkiego, ale tak. Karą, którą mi siostra wymyśliła, że muszę zrobić, jest to. Najgorsze, co może być. Wiem, że teraz to będzie głupie, że... Ale jak coś takiego dobrego sobie jako karę wybierasz? Ja mu narzuciłam tą karę. Widzę, Helga, że się ze mnie śmiejesz. Ale tak, to jest kara, którą mi siostra narzuciła. Jeśli mi nie będzie wychodziło. To teraz... Najbliższe kilka godzin tego streama będzie polegało na tym, że będę próbował kliknąć ten przycisk. Ale go nie kliknę, bo nie jestem w stanie tego zrobić sobie. Ahiru, fajną karę wymyśliłam, prawda? Wybaczcie, ale taki już jestem. Ja po prostu... Już biegnę, spokojnie. Super, jeszcze domownicy wołają, więc... Wybaczcie ponownie. Wołaj. Zaraz wrócę.
Wow. No cóż, mam dla was wspaniałe i gorsze wieści. Pierwsza to taka, że... zaraz zobaczycie. Kiru, ja wiem, że ja jestem zbrodniarzem, ale on o tym myślał od dawna i nie umiał Nieprawda. Tego kliknąć. Więc... Nie myślałem. Ja mówiłem, że to są fajne bronie, ale nigdy bym tego nie kupił, ale tak. Dwudziesta pięć? 2010 jakoś tak. A muszę trochę to przedłużyć. Nie aż tak bardzo, przepraszam bardzo. Czemu ja nie umiem w tego OBS-a? I no i wybaczcie, że tak to wygląda. Ja wiem, że wy tego nie chcecie, czy coś, ale... Tak wygląda życie kogoś, kto jest normalnym człowiekiem, nie utrzymującym się ze swojego streamowania, mieszkającym z rodzinką. Więc no, mam nadzieję, że to zrozumiecie. No, przecież nie powiem, że piesło za długo na spacer nie łazi, więc... powinno się szybko to ogarnąć. A póki co, słuchajcie sobie miłej quickly. I wrócimy za chwilę.
Okej, żem wrócił. Wszyscy pewnie już uciekli. Znając życie. A jeśli nie, to wow, nie wierzę w to wszystko. Witam wszystkich też przy okazji zebranych. A, jak widzę, to tutaj sporo użytkowników sobie cicho siedzi. Nie dzwonić na czatach. I tak. Bynajmniej ja. Nie słyszeli ci, siostra, ale tak. Czemu? No i teraz, bo nie zdążymy wyciszyć cię jeszcze. Tak mnie nie odciszać. Ale jeszcze wyciszyłem spokojnie, no i... Drogie czaty, witamy z powrotem. Achiruch, Lega i jakieś dwa randomowe osobniki, które też tu siedzą. Dwa randomowe, siostra? U mnie jest znacznie więcej ludzi pokazanych. Ile? Raz, dwa, trzy. 8 zwykłych użytkowników, jeden w tym ty, ja oraz moja, jak zwykle, zawodna moderatorka Helga Viking. A kiedy dostanę moda? Za to, co mi każesz robić, nigdy nie dostaniesz. Dobra, Achiru, to pomyślmy, jaką broń Gwiezdny Klucz ma wybrać. Okej. Okay. Helga też jest, dobra. Wiesz co, myślę... Więc... Debate card goes brrrr. Niestety, muszę to zrobić, więc tą stronę wam oszczędzę. Jak mówię, niestety mam to przez Epika. Szczęście w nieszczęściu, czy coś. No, broń z Battle Passa, którą ma wybrać. Przy czym odgórnie mówię, totalnie odpada katalizm. Mam już 3 katalizy piątki, więc nie potrzebuję kolejnego katalizmu. No to Claymora weź. Nie, bo ten Claymore będzie mi zabijał postacie. Nie obchodzi mnie to. Claymore lub włóczy, nie? Lub mieć. No ja mu mówię Claymore, ale ten nie słucha. Nie mogę. Nie dam rady. Zaloguj się do banku. Nie będę się logował do banku. Na Epicko Gro sklepie. Jeszcze mi ukradną pieniądze. Nie na Epicko Gro. Wiem. Dobrze, zaloguj się na Tefelonie. Daj kod do Blika. Ja wpiszę kod do Blika i po sprawie. No cóż. Teraz mi ciebie żal. Wiem. Ale w sumie kazałam ci to zrobić już wczoraj. I co, jednak dostanę litość? Nie dostaniesz litości. Nie. Co się dał, Kleguś? Ja wiem, że to miała być moja kara, ale ja nie dam rady. Nie żartuję, siostra, ja nie dam rady, ja nie chcę pokazywać czarnego ekranu przez następne kilka godzin. W jakim sensie mógł się dać, bo cię nie rozumiem, wiesz, że mam problemy z rozumieniem niektórych rzeczy. W sensie dał się nabrać, czy co? No, nie wiem, co mogę zrobić z tym wszystkim, więc na pocieszenie dla was, żeby nie było, że jest cały czas czarny ekran, kiedy byś się kłócił z siostrą i błagał o przebaczenie. To czemu powiedziałeś, że to zrobisz? Nie powiedziałem. On tego nie zrobi, nie napije się z tobą. Macie taki piękny obrazek, niech sobie na środku będzie siedział, dopóki się nie zdecyduje. Tarki. Słuchaj, mówiłeś mi coś. Ale nie jestem w stanie. Możesz się wycofać, pozwolę ci, ale... Wiesz, że milion ludzi tutaj to obserwuje. Obserwuję obrazek wieloryba, a nie to.
Ale Helguś pisze zastępstwo kary, bo może będzie lepiej. Mam lepsze! Dobra, ja już ci piszę na Discordzie. A to piszesz czy nie, bo ja tutaj tak czekam. Wow. A słychać twoje klikania Dobra. W klawiatur. Wiem, bo pisałam bardzo głośno specjalnie. To jest moje zastępstwo. Ewentualnie może być na tym banerze, którym chcesz. W takim razie to nie jest żadna kara. Jest. Dobra. To niech będzie. Ten jeden raz jeszcze mi się w takim razie upiekło. Nie upiekło ci się. Tak czy siak musisz to wydać na coś, czego nie chcesz robić. Przecież. Okay, wracamy, bo bardzo tego nie chciałeś robić. Wracamy do Genshina i tak. Dobra. Zrobimy coś innego, coś dużo mniej bolesnego. Widzisz, mam litość dla ciebie. I naprawdę wybacz, że tak to wyszło. Chleguś ma lepszą karę, Chleguś ma lepszą karę. Niech będzie. Zgadzam się na to. Te dwie połączone niech będą. Następny stream, dobra, który zrobię, odbieraj. Będzie z osu. Pożyczę ci tablet graficzny. Ja totalnie nie umiem, ale tak. Następny będzie. Będzie. Nie dzisiaj, nie teraz, ale niech ci będzie, Helga. Jak ja mam się torturować i mam mieć karę, co? To niech będzie. Zrobię podwójną. To i... Nie rób podwójnej. Ja zrobię podwójną. Po pierwsze tamto, a po drugie, no coś po prostu innego. Kara numer dwa jest to, że tak. Jak mówiłem, dostałem to tajemniczo, no to coś, to. Ale ja to chciałem, żeby oszczędzać na nie wiadomo kiedy. Tak, te genezysy. Chciałem oszczędzać na nie wiadomo ile, gdzie, jak, kiedy. Ale na te skiny niech będzie, że kiedyś może jakiegoś bym chciał wziąć coś. Masz wziąć skina do Barbary i przewiszować. To jest za jeszcze późno. Za nie, nie, to dobrze. Już jest za dużo. Ale tak, jak ci idzie w Genshinie? Litość. I powiem tak, ta kara nie jest w sumie żadną karą, ale niech będzie. Jest, jeśli nie kupię Battle Passa... Dostaniesz Chichi. Jeśli nie chcę wykupić Battle Passa, siostra kazała mi wydać wszystkie te genezysy, wishując. Teraz. Mini wishowanie, proszę państwa, dzieje się! Nie trzeba highlighta zrobić. A, okej. Okay. Kazałaś mu się podszyć o kaktusa? Więc tak. A więc tak, powiedziałam, zlituję się, masz wykupić zamiast tego battle, nie musisz wykupywać battle passa, masz wydać wszystkie genesisy, które dostałeś od Mihojo, na Wishę. Więc zanim zaczniesz, sprawdź Pity. Dobra, tylko teraz pytanie. Buba czy Boba? Jest jakaś ankieta podobno na Twitchu, da się robić za głosując 1-2. Nie wiem, czy mam tego plugina, ale... Nie, ale chłopa, tak. Nie! Shogun, Ahiru, masz decydujące zdanie, Shogun or Ayato. 19 pity. Tym wszystkim primogem mam, jeśli to wszystko przerobimy Rider. Na primogemy. Okej, okay, czyli 2 na babę, 1 na chłopa. Poczekam, powiedzmy, do 23, żeby ewentualne ciche myszy, które tutaj siedzą i nic nie piszą, mogły jeszcze też się wyrazić w swojej opinii. Poczekaj, piszę szybko na grupie genshinowej, messengerowej. Dostaniesz nawet szczerze. Screeny. Ja, ale powiem teraz szczerze. W obu przypadkach są to postacie, wiem, że potężne, mocne i fajne i czy coś, ale... Które byś chciał nawet. Nie. Troszkę. Właśnie nie. Ale z drugiej strony są to postacie, na których mi teraz nie zależy. Powiedz jest prosta. Raiden. Okej, fajnie, włócznie do kolekcji i inne rzeczy. Totalnie nie mam motywacji, żeby męczyć się z ogarnianiem tej postaci. Wolę czekać na inne rzeczy. Może dla szarych myszek pokaż jeszcze te... jak to się nazywa? Trajale. Dobra, pokażę sobie ciągnie.
Nie ma trajali. Są trajale w eventach. A, w tych stronach, ja ślepy jestem. Dobra. I tak, wiem, że Raiden jest bardziej free-to-play friendly. Jest potężna i w ogóle, ale no nie wiem, czy miałbym cierpliwość do ogarniania. Przy czym podkreślam, nie będę tutaj robił żadnych kombosów wielkich, super potężnych rzeczy. Po prostu pokażę, jak działają movesety i takie rzeczy. Po prostu. No i są w stanie. No więc tak, pierwsza rzecz to oczywiście włócznia. Fajne ataki, ale nie najlepsze. Drugie to jest najlepsza zdolność, jaka istnieje, czym co z nie wspaniałe wsparcie sam DPS-a. A ostatnie to jest Bulba Sword, gdzie zmienia moveset na mieczyk i jest jeszcze potężniejsza. Więc no. Nie wiem, czy jest coś więcej do dodania w kwestii tej oto postaci. I tak, wiem, że gram nieoptymalnie, ani sobie tylko spamuję teraz lewy przycisk. Nie chcę tej optymalnie robić ani nic. Jedno, co mogę powiedzieć, to to, że ma wielkie potencjał do kąpienia się na dowolnej pozycji z większością drużyn, które łatwo osiągnąć mi jako komuś, kto ma fatalne szczęście i jest free to play. Jeszcze. Ale a teraz tak na poważnie, jeśli chodzi o jakieś takie większe wydatki na Genshin'a czy coś, nie planuję ich, bo naprawdę nie jestem w stanie się zmusić do wydania i tak dalej. Ale kto wie, może kiedyś, jeśli jakiś większy sukces odniosę na tych streamach, to jakiś specjal zrobię. To nie mówię o Battle Passie, tylko dosłownie o jakimś głupim wishowaniu po jakąś nową postać. Po Dendrokeedniu, tyle. Nie, ale to dopiero jak będą jakieś większe sukcesy czy coś, więc no. Challenge completed. To tyle. Jeśli chodzi o... Natomiast jeśli chodzi o drugą postać, która tutaj jest... Kolejna osoba napisała Raiden. Kolejna osoba? No, w sensie u mnie. Priv. A, Priv. Ciężko mi w to trochę uwierzyć, ale niech będzie. Zaufam ci tym razem. Dobra, wysyłam screeny. Nie, spokojnie, nie musisz. Ale tak, natomiast jeśli chodzi o Kamisato Ayato... No tak, sam moveset, świetny, po prostu podziel tym męsku i tak dalej. Jest, że to jeszcze jest mieczowcem, co u mnie jest, powiedzmy, w niedosycie. Ale co jeszcze jest ważniejsze, jego moveset po użyciu E. Po prostu... A właśnie, Ahiru, widziałam jednego cosplayera dobrego na Pyrkonie, jak byłam. Ale wyciągał tak, miecz z buba. Ale tak, moveset nie jest taki super szybki, to jeszcze przypomina mi... Powiedzmy o jednej z, może nie najbardziej lubionych, ale bardzo lubionych przeze mnie broni z serii Diabeł może płakać. Yamato. No i niektórych z bardziej takich znanych ruchów Vergila, posiadacza oryginalnego Yamato. Więc osobiście mam większy niedosyt mieczy niż włóczni. I uważam, że w obecnych metach też, tak, wow, gadam o mecie, a ja to jest... dużo potężniejszy Raiden, przez co jak można łatwo robić bloomy, czy jakieś hyperbloomy i tak dalej. Przy czym nie używasz Dendro. Osobiście jestem fanem Ayato, jeśli chodzi o te obie opcje, ale obie postacie warto mieć, moim zdaniem. Przy czym Raiden ma jeden inny atut. Tu mam takiego pięknego dzieciucha należącego do niej i przydałaby się mamuśka, która będzie go pilnować. Więc tak. Dla Helgi i innych ciszych myszek, Raiden wytworzyła Wanderera. Ja. Więc mamy niestety 3 do 1, jak na razie. Raiden Hyperbloom OP? Możliwe, że też, tylko że teraz znowu nie będę miał nikogo dobrego hydro do robienia bloomów. Księciu. A Hiro, napisz mu proszę księciu, żeby nie było, że tylko ja. Nie trzeba. Akceptuję wasze decyzje. Głos ludu każe mi iść po Bulbasaur, będzie Bulbasaur, a nie Bobasaur. Więc trudno. Żegnajcie kryształki. Chociaż chwila, żeby było szybciej. Robię po prostu już tak. Boli nie wierzę, to. Że to widzę. Nie widzę, boli nie wierzę. Cieszyłem się, że dostałem jakąś taką rekompensatę, a teraz idzie na... Na coś takiego. Zgodziłeś się. Nadal to jest mniejsze zło niż kupienie czegoś. Okazji od razu, żeby było 31. Jedna czwarta. Tak, tyle wyszłoby z tamtych i tak dalej, więc strzelamy. 32 życzenia. Dziesiątkami, żeby było bardziej epicko.
I uwaga, uwaga. Obstawiam, że będzie tutaj simp. Dla tych, którzy nie wiedzą, chodzi o kluczowy stary. Tak, niestety już tak. Ale tak. Nic, nic. Zamykaj. Nic. Nic. Fiolet. Nie, siostra, nie będę tak się w to bawił. Nic. Nic. Nienawidzę cię, gro. Co, simp? Nie. Coś, co już mam na R5. Nie potrzebuję tego dziadostwa już więcej. Eye of Perception. Ale okej, slingshots. I reszta to krapy? Tak. Przynajmniej mogę za to kolejnego wysza sobie odebrać. Jej. Powinien na standardy odebrać za kary. Poczekaj, bo jeszcze nie mamy tego. Czego nie mamy? Jeszcze nie widzę, dobra, już widzę. Jak nie odbieraj na... Dobra, odebrałeś tu. Bałam się, że na standardy odbierzesz. Nie, dzisiaj nie jestem aż taki okrutny dla siebie. Chociaż i tak jestem okrutny dla ciebie, że ignorowałem twoją karę, ale tak. Kolejna dziesiątka. Standardowa, niestety. I tak, krab. 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 Simp. Nie simp. Jeszcze gorzej, nie! Nie! Sayonara? Dokładnie! Ta postać mnie prześladuje! Ja tego nie chcę! Było trzeba kupić Battle Passa. Nie trzeba było kupić Battle Passa, bo tu nie wydałem przynajmniej. Co tak cichutko jesteś? Zobaczysz za chwilę, ja nie wierzę w to, że to się stało. Złoto? Nie. To dwie czwórki w jednej dziesiątce. No. To jest dla mnie nierealne, przecież to się nigdy nie udało. Dostałam trzy trójki w jednej dziesiątce, szachmat. Trzy trójki? Tak, wow, to miałaś wielkiego pecha. Na standardzie. Ale trzy trójki dostać to nie jest nic wielkiego, to jest pech. Trzy czwórki! Mylę z inną gierką. Ale dobra. Kolejna dziesiątka, a potem już pojedyncze trzeba będzie. Znowu typowa będzie. I tak, trulające się dziecko, dobrze myślisz, to Helga. I to jest tak. Krab, 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 simp. Ale już wolę simp niż sayonara. Krab. Dziękuję. I teraz trzy pojedyncze życzenia. 52 będziesz miał. Lub 50. Nie. Tak, 52. Możesz dostać szogun. Nie, prawda, że mam 50-50. Tak, 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 dokładnie. Uwaga, ostatnie życzenie. A cóż. Los powiedział. Nie teraz. Ale jeszcze ćwiczyć mówisz, żeby powiedzieć teraz. Jeśli będziemy jakieś standardy robić. A pamiętajcie, że standardowe banery będę robił, bo moim oryginalnym celem było tutaj latanie i ascentowanie postaci. Więc tak. Mam pytanie, dałoby się jakoś ekran podzielić na pół, żeby wkleić też moje perspektywę? O, to by wymagało bardzo dużo... Nie na tym live. Może byłbym w stanie, ciężko będzie to ogarnąć, ale... Mogę coś pomyśleć. Tak. Dobra. Kogo ja chcę ogarniać? Ogarnij kogo chcesz, jak chcesz. Niech ci czy błogosławi, a ja dalej męczę się z wydawaniem moich księżyców na to, żeby zbierać karteczki do ascendowania postaci, których nigdy by tam w życiu nie będę używał, po to, żeby dostawać wisze. Tym potem będę musiał przyłyszowywać na szogunową. Będzie ci lżej pójść na Abyso. Ja wiem. Naprawdę. Ulży ci. Masz Wanderera. Weź sobie zbuduj jakkolwiek Sucrose. I aby co pozamiatasz. Moja Sucrose ma 20 poziom. Nie mam żadnych dobrych artefaktów. Pewien tłon to udowodnił, że... A nie, wait, nie masz dobrych artefaktów, to nieważne. Szachmat. Widzisz? Pokonałem cię w twojej własnej grze. To weź se Heizo. Nie ma artefaktów.
To może farm artefakty, a nie rób postacie. Nie. Nie mam cię nastrojony na artefakty. A Hiro, nic cię nie trafiło, jeśli nie słuchałeś lub nie obserwowałeś. Zepsułam ci całe życie, prawda? I tak byłam litosna. No ja wiem. Ale cóż... No nic się nie trafiło, miał same czwórki. Same krapy. Ale tak, wracając. Wiem, że dla tych, którzy to obserwowali i liczyli na to, że kupię Battle Passa, czy będą tortury, no... Niestety, ale taki jestem już na co dzień. Nie jestem w stanie po prostu. Właśnie, Ahiru, proszę, wytłumacz Starkeyowi, że... Shimenawa Reminiscence... okej. Shimenawa Reminiscence nie działa tak, jak myśli. A mianowicie myśli on, że jeśli postać rani się podczas robienia skilla, to dostaje bonus do obrażeń. Działa tak mniej więcej na tym wszystkim, dlatego to jest dobry zastępczy zestaw dla Kutało, jeśli nie chcecie chodzić po Crimson Witch. Ale to jest też dobre na Yoimiye, a mówiłeś, że nie. Nigdy ci nie mówiłem, że nie jest dobre na Yoimiye, tylko że Jumia ma dużo więcej lepszy. To jest jeden z najbardziej polecanych na nią. Poza tym to się potęguje, jeśli tracisz HP-ki, przecież to jest prawdopis. Który? Czy tak serio? Ja tak serio mówię. Jeśli nie mylę, to jest to efekt za 4, czy coś takiego? Że nie jestem pewien, już się gubię, ja mogę teraz gadać głupoty. Ten nie działa. Może, nie wiem, ja nie pamiętam. Wiem, że jakiś set chyba taki był. Może. Chyba, że mylę teraz nazwę setów totalnie. Ja wszystko po swojemu nazywam, więc no. Czy to jest ten, o którym ja myślę? Nie, dobra, to nie ten. Myślałem całkowicie innym, chyba o jakimś innym. A może nawet myliłem grę. Vermilion, tak. To o to mi chodziło. Dziękuję. Tak, to o to mi chodziło. Pomyliłem sety. Maja lama. Tylko, że Vermilion chyba nie jest dobry nie dla mogę... tej, dla Hutao znowu. Tak, totalnie musiałem pomylić nazwy. Dzięki za sprostowanie i... Niestety nie mogę cię... Niestety nie mam, nie mogę cię za to już ukarać, bo nie ma czujszy. Sprawdzę, czy to jest to, czym myślałem? Chciałbym pokazać, jak próbuję zrobić na instant to jest ten efekt, o którym myślałem, tylko no... To nie jest to wszystko. No wiem, tylko po prostu chodziło o to, że pomieszałem mocno i tyle. Na Xiao w sumie to by był idealny Vermilion. Po prostu to się automatycznie kombi z jego burstem. No tak, dlatego mówię, żeby było idealny. No właśnie się z tym zgadzam. Wiesz. Ale tak. Aleś reran. Możesz spróbować złapać Xiao. Ale wtedy nie mogę już uszować tutaj, bo pamiętaj, co się dzieje, jeśli A podbuduje sobie pity po to, żeby wziąć coś innego. Nie wypadnie ci, przysięgam. A jeśli wypadnie, to co wtedy? Dostanę kompensatę w postaci 180 wishów? Nie. Nie dostanę. Bo jestem broke. Chyba, że się napijesz z Helgą. To może wtedy ci da. Bo uwierzę. Helga i pieniądze. Helga, jak się z tobą napije, to ja rozumiem, że ona może mieć jakieś swoje fundusze za skóry jakieś czy coś, ale pomyśl, ile kosztuje. Wzięcie 180 miszy. Ja wiem. Porozmawiaj z Legą, a nie ze mną. Ale po co? Po co mam o tym rozmawiać? Ja tylko mówię, że coś nie wydarzy. Ale tak, raz mówiąc jeszcze wcześniejszą rozmowę. Efekty trochę pomyliłem, ale nadal uważam, że ten zestaw, który tam właśnie poza serwer Twej tam się zbiera, jest okej jako zastępstwo dla Hutao.
moim zdaniem, jeśli się zgadzacie, jeśli to nie jest meta, nie jest prawidłowe. No cóż, jak mówię, ja gram sobie po swojemu, ja się nie znam na mecie. Więc wybaczcie, jeśli kogoś tym uraziłem, ale moim zdaniem jest dobrym zastępstwem. Jak się ma takiego pecha jak ja i idąc po Wiedźmę dostaje się tylko i wyłącznie Lava Walkera. Niestety, jest smutna prawda. Dlatego nie chodzę po Wiedźmę, chociaż przydałaby się dla niektórych moich postaci. Znów. Niestety. Powoli zaczynam się wydawać, że tak, zaczynam gadać już głupoty, tracić trochę kontakt z wszechświatem. Nie jest dobrze. Nie jest ze mną dobrze. Zaczynam takie głupoty gadać, ale dobra. Ale co tam u ciebie się dzieje, siostra? Coś ciekawego? Może? Halo, siostra. Znowu znikłaś, czy co? Okej, albo siostry wywalił, albo streama zaraz wywali. Albo interneta wywali. Jedna z tych wariacji na pewno. Albo tylko siostry wywaliło, bo jeśli coś więcej wywaliło, to już się załamie. Ja się to mogę produkować, opowiadać o tym, jak uważam coś za dobrego, za dobre, sensowne, a tutaj nagle takie, no... Nikt tego nie słyszał i nie będzie słyszał. Dobra, tak, czek. Aktywujemy szybko Beneta, który jest nadal niezbudowany, przez co... Jego efekty będą słabe, ale zawsze jakkolwiek chociaż pomogą. No i tak, jak tak teraz sobie myślę o tym wszystkim, chyba Beneta warto będzie naprawdę przygotować do tego, żeby dobrze już. Mógł... Co? Halo, siostra, żyjesz? Już wróciłam. Komputer mi odkrzaczył. A, okej, okay. Twoje typowe problemy z komputerem. Nie, bo gadałem tutaj trochę o tym zestawie, o Benecie i o tym, że zaczynam chyba kontakt z rzeczywistością powoli tracić. I chyba, jeśli chodzi o wszystkie postacie z dzisiejszych, te, które już zostały wystandowane, to wydaje mi się, że pierwszego sobie Beneta przygotuję z myślą o jakichś późniejszych wyprawach. Bo jego burst jest naprawdę... no mocny nawet bez niczego. Nie jakoś bardzo oczywiście, ale jest mocny. Jeszcze jakąś konstelację mam i właśnie, po konstelacji nie ubrałem kolejnej konstelacji na tą, na Sayonarę. I ten, na Simp. Dobra, Sayonara C4. Simp nie wiem, czy 2, czy 1, ale jedno z tych dwóch. Okej, dwójka. Double, ostatnio dostałeś. Więc proszę, powoli się to kompletuje. Nawet jeśli... Zresztą wszystkich moich... kształtów. Przeprosinowych. Miałeś wybór. To nadal jest mniejsze zło w moim odczuciu, więc... Będę tu może smutny, ale to był dobry wybór dla mnie. Dobra, teraz idziemy do Windrace'a. I tam zrobimy Ascenda Beidou. I ewentualnie komuś jeszcze, kogo sobie znajdę. Właśnie Faruzen? Czego mi nie brakuje dla Faruzen? A musiałbym pójść na pustynnego tego dziada, to nie. Na niego iść, bo Faruzen ci się łatwy. Przyda. Ja wiem, że nie jest łatwy, ale nie teraz, nie dzisiaj. Wiesz co, ile emocjonalnego wysiłku mnie kosztowało to wszystko, to po prostu chcę iść na to, co jest najszybsze, najłatwiejsze. Inaczej mówiąc, po prostu skończyć tą Beidou, jeszcze jakieś inne, przyjemniejsze postacie i tyle. W temacie. W szczególności, że zaraz będzie 21, co... Niby nie jest niczym takim złym, ale... No nie chciałbym streamować nie wiadomo jak długo. Też miałem plany jeszcze inne trochę na to wszystko. No i też musieli mi się pobrać osu. Tu się pobiera 5 sekund. Tak, tylko że jeszcze muszę się nauczyć w ogóle to obsługiwać, bo ja nie chciałem, nie znam tego i w ogóle, a będę musiał się naumieć. Ale dobra, to jest kto następny? Joyusara. Nie jestem w stanie z ciebie wyciągnąć Wisha, tutaj też nie. Noel, totalnie niestety nie jestem w stanie. Catching mógłbym, gdybym nie robił tej Beidou, więc odpadasz. Sucrose brakuje. Barbara. Barbara, okej. Mam odpowiedź. Kolejną postacią, która daje nam dzisiaj Wisha, będzie Barbara. Healer, którego będę musiał przygotować kiedyś.
pod main DPS-a, żeby pokonywać nią wszystkich wrogów. Pomysł siostry, nie mój. Nieprawda. Jeśli twierdzisz, że nieprawda, to niech ci będzie, nie chcę mi się kłócić już. Ile mam? 4. To chyba 6 było potrzebne, to szybko robimy tego ascenda. I przy okazji już ostrzegam z góry, że widzę, że ten klatki zaczynam gubić na transmisji. Nie widzę tego. Albo, a nie, księcie już ma ascenda, więc Barbara. Dobra, Barbara dostaje. Teraz wracamy szybko szukać kogo jeszcze bym mógł. Kaja, niestety nie, czemu Kaeja. Sayu mogłaby dostać kolejnego, ale to nadal nie jest ten odpowiedni. Tutaj dla Janfy brakuje mi jednego, więc odpada. Nie mam pyro roślinki, nie mam pyro kostki na to, żeby dostać ascenda. Pięciu to odpada. Razor. Nie mam tego. Obawiam się, że to na tyle. Więcej już nie jestem w stanie żadnych chyba zrobić. No. No niestety. Więcej jest sądów już dzisiaj nie będzie. Czyli tym chcesz zakończyć live'a? Ja nie wiem w ukończeniu live'a. Tylko mówię, że niestety więcej ascendów nie zrobię, nie idąc na jakichś bossów i tym podobnych. A póki co dwa razy na standardzie, żeby dostać krab oraz... Krab. Krab, oczywiście. Genshin mnie nie lubi, więc ja będę ukrywał, po prostu nadużyłem swojego szczęścia już za bardzo. W ostatnich, powiedziałbym, chwilach ogólnie. Nie pozostało mi nic innego, jak po prostu... Jak po prostu wymyślić, co teraz ze sobą zrobić. Możesz jeszcze kupić Walkina zawsze. Nie. To jest mniejsze zło. Pamiętaj. Nie będę nic... Nie. Nie. Siostra, to tak nie, że nie jesteś w stanie kupić Battle Passa. Ty sobie kupuj, ile chcesz. Nie będę sobie zabraniał, ale... Ja nie jestem w stanie, po prostu mam naprawdę jakąś taką blokadę wewnętrzną, że nie jestem w stanie kupować tego typu rzeczy. Tak samo powiedzmy na przykładzie jakichś innych gier. Niech to będzie jakikolwiek po prostu. Nowo, no to nie jestem w stanie też opłacać sobie subskrypcji WoWa. Jednokrotnie były takie momenty, że dobra, teraz mam dużo odłożone, to w końcu do tego wejdę. Nigdy nie byłem w stanie się przekonać, żeby to zrobić. Potem co dalej? Album online. Jest tam ten cały pakiet jakiś taki przyspieszający jak spienie. Nie jestem w stanie się zmusić. A moje 3 dni tam, czy ile tam jest tego, że to można sobie odebrać na początku gry, na mojej jednej postaci, którą gram tak poważnie, nadal czekałem na swoją aktywację. Co dalej takiego? Iść idealnym przykładem. Nawet często DLC-ki do gier są przy takim, że nie chcę tego kupić po prostu, bo nie. W niektórych przypadkach. Chociaż jeśli chodzi o samą grę czy DLC-ek, to już mi łatwiej niż jakieś waluty czy rzeczy do gierek free-to-play. Ale tak, starczy tego naprawdę już zmęczenia. Muszę po prostu wymyślić, jakiego bossa teraz chciałbym pobić. Dla Sayu. Sayu? Myślałem, że pójść na elektrokostkę i jeszcze wyciągnąć ewentualnie tego... Wishę z twojej ukochanej Keqing. Dobra, to Kek też dobry pomysł. W szczególności, że jak ogólnie nigdy nie był jakoś szczególnie potężny, tak teraz z Dendro ponoć skończyła mocno w rankingach, więc... Jeśli będę potrzebował kiedyś jakiejś drużyny pod to, co jest mocne i jest meta, jakkolwiek, to zawsze będzie jakaś opcja. Chociaż nie ukrywając... Mam pomysł na następny twój suffer. No. Na następną twoją karę. Spokojnie, nie wydaj nic. Po prostu będziesz cierpiał. No to mów, o co chodzi. Napiszę ci. Nie chcę zdradzać czatom. No dobra. I naprawdę dla tych wszystkich, którzy byli załamani tą sytuacją, wybaczcie. Ja naprawdę chciałem... Powiedzmy tak, chciałem tego, żebyście mogli się pośmiać, żebyście mogli zobaczyć, jak czerpię z tego, ale nie jestem w stanie. Po prostu to jest taka...
Jakby blokada, której nie jestem w stanie przezwyciężyć. I może ktoś powie, że to dobrze, że nie jestem w stanie się zmotywować do wygrywania na takie rzeczy. Czy coś, no ale... Powiedzmy tak, nawet gdyby była oferta, nie wiem, 20 tysięcy tych Genesisów za dolara, to ja i tak bym tego nie wziął, prawdopodobnie. Ja to jest smutne aż. Nie, ja mówię szczerze, ja prawdopodobnie tego nie brał. Po prostu nie byłbym w stanie. I tak, wiem, że zaraz to się odrodzi, że powinien tu używać innej postaci. Ale ja teraz po prostu myślałem, że się na tym skupię. Bardziej się skupię na tym, co do was mówię, niż na samej rozgrywce. Bo naprawdę czuję takie jakby zmęczenie umysłowe, nie wiem czemu. Takie, którego zazwyczaj nie czuję podczas tego wszystkiego. Co? Po prostu jesteś załamany. To jest tak zwane załamanie nerwowe. Może, może. W sensie, ja nie mówię o tym, że nie znam takiego uczucia ogólnie czy coś, tylko mówię, że tutaj teraz zazwyczaj jak prowadziłem streamy, czy jak nagrywałem, to nie czułem takich rzeczy. Po prostu się zdołowałeś, chłopie. Może. Ja nie powiem tak, nie powiem nie, ja się z mnie przejmuję i tak aż tak bardzo teraz. A jedno co, to po prostu na zakończenie takie, żeby było spokojniejsze czy coś, pomarnuję więcej księżyców. I tak, spróbuję po prostu jeszcze zrobić te kilka jakichś ascendów. I tak, zaraz tam wrócimy po tą pitching. A póki co jeszcze raz na prokostkę. No nie ukrywam, chciałbym po prostu dokończyć to wszystko. Masa. Znaczy, proszę, proroślinkę. Nie prokostkę. Jeszcze jakiś silny Janem została. Prokostkę później też by to robił. Ale chcę po prostu najpierw dokończyć te takie szybsze do robienia postacie. A jednak Xinyan wymaga ode mnie mniej trochę niż Toma. Wiesz, Starki? To. Jesteś załamany. Ja o tym wiem. Czemu? Bo obiecałeś sobie, że to zrobisz. A po prostu nie jesteś w stanie. Może, może. Nie wiem. Ja nie chcę teraz się w to zagłębiać. Ja chcę tylko patrzeć na to, jak nie umiem walczyć z pyroroślinką. Barbara rzeczy mojej najpotężniejszej postaci. Co mówisz? Barbara byś wyciągnął, już byś skończył. Patrz, tylko ja i Chlega dostaliśmy. Naprawdę? Zaraz zobaczę. Tak mi mówi Twitch. Ja zobaczę, co mi Twitch pokazuje. Jeśli tak się stało, no to nie dziwię się, po prostu... Trochę przylamiłem i zepsułem to wszystko, to napięcie, to wszystkie inne rzeczy. I uwaga, czy jest coś sensownego? Nie. I trzy. Gdybym dostał jedno więcej, to może by było super, ale no niestety. Zwykle Genshin musiał zdecydować, że nie da tyle, ile trzeba. Przy czym tak, wiem, że 3 to prawdopodobnie max, który można dostać, ale no. Gdybym dał 4, to byłoby super. A, przy okazji Bennett Bersa naładował. I tak, a jeśli chodzi jeszcze o inne rzeczy, to następny stream, jak mówiłem, prawdopodobnie będzie z tego całego osu. I to będzie jednym w swoim rodzaju. Niepowtarzalny jako kara za to. Muzyki. To będą chińskie piosenki. Super. Flashbacki z Wietnamu, byś powiedział, co? Niestety trochę tak. To nie, żebym coś miał do tego, tylko... Powiedzmy, że często to muszę słuchać, czy tego chcę, czy nie. Ale zobaczmy, nie, ja serio przygotuję bardzo porządną playlistę. Taką, żeby było... Tylko musi wystarczyć na całego streama, około 2-godzinnego. No tak. No tak. Miałeś sprawdzić na tym, jak wyglądają statusy. Już patrzę. Nie, według tego, co mi pokazuje, to jest nadal dużo aktywnych osób, ten osób śledzących to wszystko. Mi wyświetla 2. Może tobie pokazuje tylko tych aktywnych. Tych niepiszących może ci po prostu nie ukrywa. Znaczy, ukrywa właśnie. Czy coś. U mnie akurat wszyscy może są ty masz psu ten. Może. Nawet jeśli tak jest, że tylko już ty z Helgą zostałyście. Mi to nie przeszkadza. Mi to nie przeszkadza. Czemu? Po prostu. No i tak, co miało być, to było.
a potem trochę już przylamiłem i trochę dobiłem, można powiedzieć, klimat. No i tak, i ogólnie mówiąc właśnie jestem z tym, jeśli już to będzie z tego osu. A jeszcze kolejne, to chciałbym po prostu wrócić do jakichś takich normalniejszych, spokojniejszych gier, a nie do gaczy. Genshinowi cały czas. Bounty of the Earth? Co to za cicho? Nie jestem pewien. Nieważne, nigdy go nie zdobędziesz. Mów. Collect 400 rewards from Blossom of Veldh or Blossom of Revelation. Jesteś pewna, siostra? Patrz na to, ile ich teraz tutaj zbieram, to może nawet się stać. Dobra, księ. Mogę do ciebie się włamać, też muszę raz pyrorośnikę ubić. Ale ja już nie biję pyrorośnienki, ja już biję drugi raz pyrokostkę, co będzie kończyło aha wszystko. Czeką pyrokostkę, tą elektrokostkę, żeby Kaczynk dostała dwa... ...ascendy. To idę u siebie! No niestety, no będziesz... zmuszona. O czym będę chyba kończył streama, bo... No nie wiem, czy jest sens go przedłużać. Nie! Spokojnie, nie trzeba. Przy okazji warto wiedzieć, że ktoś jeszcze jest inny. Ja wiem, że tutaj może wyglądać fatalnie to wszystko, jakbym nie umiał czy coś, ale nie potrzebuję pomocy. Ja tu celowo teraz się nie skupiam na tym, czy coś bardziej gadam niż gram. Więc ja wiem, że celowo, że to jest zlamione totalnie i nieoptymalnie i że można się tym zajmować. Ja to wiem. Ja to wiem, więc spokojnie, to nie tak, że sobie nie radzę, czy że nie umiem. Po prostu teraz się nie skupiam na grze za bardzo i to jest wina tego głównie. A patrząc na to, przecież co przechodziłem dzisiaj, no to się nawet nie dziwię, że tak się dzieje. Więc po prostu szybko to wykończę. Daję tam catching na 60, czy który to tam ma być i na tym chyba kończymy. I kolejny krab do kolekcji, super. Będę musiał znowu robić rolki. Przylosować. Będę musiał, ale to jeszcze nie teraz. Midnight Phantasmagoria. Okej, więc... Kartek nie mam jeszcze dla Kaczynk, nie. Nahida poskramiacz kwiatów. Siostro, ale ty zapomniałem, że jeszcze kartek nie mam. No a co ja ci pomogę? Jak? Ja się poddaję, już... Pograj z nim Trace'a i po sprawie. Co? Ale Wintrace'a dzisiejszego mam. Czekaj, a nie, Wintrace to był tamto, nie. Nie, błagam, nie. Przecież wiesz, jak u mnie to będzie wyglądać. Chociaż... Chcesz mi, że tym jeszcze kartek nie odebrałem. No. Brawo, siostra. Sądziłem, że kiedykolwiek moje lenistwo się okaże przydatne. Wow. Moja niechęć do maksowania eventa w końcu się opłaciła. Dokładnie, I have big brain. Duża mózga czas, jak ja to mówię. Nie, siostra, nie, proszę. Duża mózga czas. Nie teraz, naprawdę. Ja wiem, że tam już palma kokosowa odbija, ale no. Tobie może tak. Nie mogłam. Tobie może tak, ale no. Dobra, tak może szybko od Trace'y. Co się trafi, to się trafi. I tak. Graj! Dopiero teraz graj Wandererem, flexuj się! Dobra, dopiero teraz sobie uświadomiłem, że zapomniałem zmienić ten. Zmienić imię, to które używam tylko po to, żeby mieć lore friendly imię. Tak, w questach na swoją nazwę. Ci totalnym z tym labą, to... To jest Madhuala... Jeszcze Humter mi się trafił, noż... Ponabijamy się z ciebie. Aż normalnie włączam mini ekran. Odtwarzacz w oknie. Dobra. Ja totalnie nie umiem w to grać, to jest w ogóle mnie pierwszy raz, kiedy w to gram, bo siostra mi robiła tego eventa, bo mi się zresztą nie chce. Używaj mocy, której chcesz. Nie, nic nie zmieniam, bo mi się nie chce. Ciao. No i widzisz, już się od razu obudziłeś. Jak? Teraz full focus. Bo tutaj zawsze ludzie lubią trollować. Okej, czyli szukać lamp i krzeseł wszędzie.
Pamiętaj, że może być jakimś cudem na dachu. A to spokojnie, to nie jest aż tak ze mną źle. Że ja nie wiem, co się mogą zmieniać. Spokojnie. Dałam ci mema. Myślę, że mem ci pomoże. Relax. Ale Wanderer przed chwilą to zrobił, chyba. No, wiesz, że ja mam opóźnienie. Okej, normalny atak, ja nie wiem, co robi. Ja zrobiłam to kiedy... Normalny wiem, atak robi? Pokazuje ci ślady, w które poszły... W które poszli twoi wrogowie. E to jest klatka. Chyba wrzucisz sprint. Tak. Biegasz szybciej o wiele od tych zwykłych gutków. Pewnie będę teraz wszędzie biegał, wszystko sprawdzał. No oczywiście. Użyj sobie kocich łapek. Kocich łapek użyj. I co teraz? No i gdzie są kocie łapki? Na podłodze ci się wyświetlą, w którym kierunku są. W którym kierunku coś jest. Ja nie umiem. Nie, oni ja nie umiem. Już cię nabijają. Nie, no i tak... Dobra, tu nie ma tej beczki. Tu nie ma tej beczki, której mam unikać, więc trzeba szukać. Nie, to też nie ta beczka. Nie, ja totalnie nie umiem, niestety. Ja się tylko przyznaję. Tutaj? Też nie. O to chodzi? Ja też nie ogarniam tego. Nie, jest niczego nie ma. O co chodzi? Fun z tego jest, że się nie ogarnia. A tutaj były te beczki? Były. Chyba? Na dachu nic nie ma, okej. Okay. Chodźcie łapy i w tamtą stronę. No i jak mi to ma pomóc? Jest na dachu! Teraz zauważyłam, lampa gdzieś jest. No lampa jest chyba. Ja ślepy jestem, ja już zmęczony, mózgu nie mam. To poczekam i na Favor, i Favor ci pomoże. Aha, bo ja jeszcze wiem, jak on wygląda, gdzie go znaleźć i inne takie. W pewnym momencie będzie napis... Favor się pojawia i taka niebieska kulka spadnie. No. Co? Czy ja kogoś złapałem? Gdzie? Słyszę... Że gdzieś jest lampka. Ja słyszałem tego. Sili, co można go nosić ze sobą. Okej. Favor. Mech. Ale mam Favora i co teraz? Możesz go użyć, żeby wiedzieć, gdzie... Dlaczego wiem, że tu była pułapka, ale celowo ją utworzyłem. Dobra, użyj, no i teraz, Favor. No i co teraz? To jest pułapka. Too slow. I teraz goń! Tam na minimapie masz też. Jej, hura, udało się. Dzięki, ale to nie dla mnie, nie chcę, myślę, że ja już jestem dzisiaj i mózgowo, i fizycznie chyba wykończony. Nie, dasz radę. Wow, 800. Nieźle. Nie, się sobie mówię szczerze, ja chyba jestem ci już, no nie do końca. Jasne. Zamiast tego wolałbym jakieś przyjemniejsze rzeczy, jak porobić, jak dajmy na to... Przyjemniejsze rzeczy. Nie jestem w stanie wymyślić niczego przyjemniejszego. Ale tak. Genshin jest przyjemny. Może normalny Genshin, ale nie to, co ja dzisiaj tutaj przeżywam. Prawie połowę mojego zapasu kryształków, tych ciemiężycy musiałem dzisiaj zmarnować na ulepszanie Amber. Na pewno nie jest użyłem na 20. Dlatego mówię prawie połowę, miałem 50, mam 34. A przynajmniej wydaje mi się, że miałem 50, może miałem trochę mniej. Ale tak. Prawie ja naprawdę chyba ci. Tak, będę się sprawdzić w powtórce, ale ja chyba to naprawdę już. Można być smutny, ale ja niestety chyba znikam, bo. Czuję, że po prostu nie daję rady już dzisiaj. Rozumiem, zrozumiałe, i ja jestem zaspana. Tak, siostra też jest zaspana. Wolę mieć siostrę pod stopą, żeby mogła pomagać, jeśli trzeba,
A pod stopą też dlatego, że łatwo wtedy po prostu zasadzić kopa, jeśli jest niegrzeczna. A teraz mi siedzi w drugim pokoju, daleko i nie jestem w stanie po prostu jej marudzić. Dobra. Pewnie coś włączymy na twojej tubie tak, Ale tak, teraz tak już na poważnie, co dzięki wszystkim, którzy tu przybyli, jednocześnie przepraszam za to, że tak was mogłem zawieść. Tym, że nie zrobiłem ultimatywnej kary, która mogła dla mnie istnieć i tak no dalej. No i teraz na ostatnią chwilę 5 osób. Milusio. Nie. Nie, ale trudno się mówi. Ja już na pewno nie dam rady. Więc tak. Ja rozumiem, szanuję. Tak. Więcej streamów z Genshina na pewno będzie, tylko będą musiały być bardziej planowane i bez takich już głupich kar jak to. Jeśli będą miały się takie rzeczy, to chyba tylko na jakieś wielkie specjale albo z jakichś specjalnych okazji innych. Czy coś więcej. Jak na przykład no. Będzie jakiś baner, na który chcesz wishować, ale... Nie, bardziej chodzi o coś, dajmy na to... Głupiego zrobić. Nie, no... Przykładowo, się pomyśli, ale tak. Więc jeszcze raz dzięki wszystkim, którzy tu przybyli. Bailando. Do usłyszenia może kiedyś indziej.